Państwa z Kijowa, za mną Majdan Niezależności, ale będziemy mówić o Rosji i o Rosji będę mówił z ekspertem w tej dziedzinie, w ekspertem jeśli chodzi o armię rosyjską, o politykę rosyjską, z pułkownikiem, podpułkownikiem rezerwy Maciejem Korowajem, rezerwy dlatego już w, no, nie w mundurze. Dobry wieczór, Maćku. Zdradzę tylko Państwu na samym początku, że jesteśmy na ty, żeby nie było tutaj niedomówień, że tutaj nie tytułuję pana pułkownika, ale jesteśmy już tutaj na ty. Trochę sobie już rozmawiamy od jakiegoś czasu o sytuacji w Rosji, więc jeszcze raz. Dobry wieczór, Maćku. Bardzo mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dobry wieczór. Uważam to za zaszczyt, Mateuszu, że jestem jednym z pierwszych osób, które jakby twój kanał reprezentują. Uważam to za zaszczyt po prostu. Może na polityce się tak dobrze nie znam rosyjskiej, bardziej celuję w te miejsce wojskowe i służb specjalnych rosyjskich, ale oczywiście bez polityki tego też, jak to się mówi, nie rozbierzesz, tak? Więc trochę tych rzeczy wiem, przynajmniej na tyle, ile one wpływają na te obszary, którym ja się interesuję. Ale mam nadzieję, że Ci pomogę tutaj i naszym Państwom to spotkanie wieczorne nasze, bo też nagrywamy to spotkanie w dosyć ciekawym momencie, bo prawie że już północ dochodzi, przynajmniej w Polsce. U Ciebie już jest po pierwszej, także no, komentarz będzie naprawdę ciekawy po całym dniu ciekawych informacji. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich Państwa. Mieliśmy dzisiaj orędzie prezydenta Władimira Putina. Spędziłem całe pół godziny na słuchanie tych bzdur i tłumaczenie tego, żeby móc to przybliżyć no, widzom, ale też przede wszystkim obserwującym moim na Twitterze. Też wysłałem je do swojej redakcji. Ale zanim doszło do tego orędzia, no to przede wszystkim w sobotę, z piątku na sobotę, doszło do no, pseudopuczu Jewgenija Prygorzyna. I ja chciałem z Tobą dzisiaj o tym porozmawiać. Też zdradzę Państwu, że napisałem do Maćka, żeby porozmawiać z nim przede wszystkim o jednej osobie, która jest szarą eminencją całego tego wydarzenia, a raczej dogadania się i zakończenia tego puczu. No bo dziś Władimir Putin mówił o tym, że no, grupa Wagnera wykazała się tutaj bestialstwem, próbowała namówić Rosjan do bratobójczych walk, że to wszystko było robione w interesie neonazistów z tego Kijowa, w którym się teraz znajduje, że to także było robione w interesie szeroko pojętego Zachodu, tego też strasznego Zachodu. A ja się zastanawiam, co przykrywał tak naprawdę Władimir Putin, czego nie chciał nam powiedzieć, bo też mieliśmy wcześniej przemówienie nagrane, które pojawiło się na Telegramie Jewgenija Prygorzyna, który tak naprawdę powtórzył wszystkie swoje wcześniejsze wypowiedzi. I chciałem Cię zapytać, Maćku, jak Ty to odczytujesz? Zanim przejdziemy do szarej eminencji całego tego puczu, to chciałem zapytać, jak w ogóle odczytujesz ten pseudopucz i pytanie, o którym wspomniałeś na Twitterze. Czy to przypadkiem nie jest dopiero początek tego puczu? No właśnie, pierwsze co mnie zadziwiło to fakty, popatrzmy na fakty. No, rusza Prigorzyn niezatrzymywany, w zasadzie wychodzi z ugrupowania bojowego przy froncie, zajmuje sztab, jeden z ważniejszych albo najważniejszych operacji, który się mieści w Rostowie. To wszystko wygląda za bardzo pięknie, żeby było prawdziwe. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, że to mogła być pewnego rodzaju prowokacja. Ja mówimy o piątku i tak też to mam prowokację, żeby ruszyć te rezerwy ukraińskie, które są na wagę złota i one są bardzo ważne. I Rosjanie chcieli w ten sposób dosyć spektakularnie to wykorzystać, bo sam też, Mateuszu, czuję, że w zasadzie na froncie rosyjskim ten pucz w ogóle nie zostało to w jakiś sposób odczute. Tam walki trwają z równą zaciętością i z równą wydajnością, jak było to czy parę dni temu, czy po puczu. Więc ten cały teatrzyk tak odbierałem. Ale to coraz bardziej, jak przechodziło to w kolejne dni, coraz więcej informacji spływało. Głównie osintowych, ale też od ludzi gdzieś, z którymi jakiś mam, trzymam kontakt, też tutaj szczególnie z Ukrainy,
no to to wychodziło, że to była jakaś akcja związana z starciem dwóch grup, nie może w armii, ale ogólnie w strukturach siłowych Federacji Rosyjskiej. Ja ich tak roboczo nazywam biznesmenów i patriotów. Nie mówić z tymi turbopatriotami tam reprezentowanymi przez innych, natomiast chodzi o patriotów, bo Rosjanie to też są patrioci, tam nie trzeba zapomnieć, że tam jest też dużo ludzi, którzy o Rosji myślą tak, jak my myślimy o własnym kraju i tego nie trzeba, i o tym trzeba też mówić, ale też jest dużo takich, większość biznesmenów, którzy traktują Rosję jak dojną krowę, wyciskają z tego wszystkiego, szczególnie w strukturach siłowych, szczególnie w armii, bo na armii się najlepiej zarabiało. I te tarcia, które dochodziły, że to sam Prigorzyn mówił o tym w swoim wystąpieniu, ujawniając pewne schematy korupcyjne w armii, on wyraźnie o tym powiedział, znaczy oni w Rosji, to jest taka tajemnica Polisinera, wszyscy wiedzą, jak funkcjonuje, ale tu ktoś wreszcie powiedział, tak? I z tego, co ja na przykład zauważyłem, nie wiem, czy też możesz mi to potwierdzić, bo ja akurat jak zacząłem patrzeć na te strony wojskowe, gdzie bardzo często była propaganda, nagle pojawiają się artykuły, ostatnio przeczytałem bardzo ciekawy artykuł o bolączkach rosyjskiej łączności wojskowej, jak przetargi były ustawiane, jak te parametry systemu, na przykład akwedukt, bardzo ważnego dla systemu łączności armii rosyjskiej, jak były zaniżane po to, żeby wygrała odpowiednia firma kontrakt, a teraz jest zagłuszana przez ukraińskie systemy walki radioelektronicznej. Generalnie to nie jest powód do zmartwień, ale w Rosji nagle wychodzą takie artykuły, co wcześniej mogłeś tylko czytać gdzieś tam na jakichś bardzo zakrytych forach internetowych gdzieś specjalistów rosyjskich. Teraz dochodzą takie głosy. I moim zdaniem ten przewrót, który nawet Buganów powiedział, że on prawie wygląda jak prawdziwy, czyli szef wywiadu ukraińskiego, wojskowego, moim zdaniem wymknął się, on miał coś pokazać, ale wymknął się trochę tym, którzy chcieli to zrobić spod takiej kontroli. Ten ogień rozszerzył się trochę bardziej niż było to, niż to miało miejsce. I to spowodowało to, że te pęknięcie w tej armii, to serce armii rosyjskiej, która była już i tak mocno schorowana, nagle się okazało, że jest na wierzchu i wszystko widać, o co w tym wszystkim chodzi. I nad tym Putin nie zapanował. Jako on na tym nie zapanował. Do tego był potrzebny ktoś inny. No właśnie. I kto to był? Bo to jest jedna, tylko powiem na początek, zanim ty już rozszerzysz, że to jest jedna z osób, które są typowane przez ekspertów na następcę Putina. I gwarantuję, że większość z Państwa nigdy nie słyszało nazwiska tego człowieka, mimo tego, że jest on odznaczony orderem bohatera Federacji Rosyjskiej, czyli takim następcą bohatera Związku Radzieckiego, za najwyższym odznaczeniem wojskowym, mimo tego, że jest generałem pułkownikiem armii rosyjskiej, a jest to... No właśnie, jeszcze coś o nim powiemy. Jest był, bo to tego nie wiemy do końca wszystkiego. Dużo o nim to są spekulacje, to też trzeba naszym słuchającym powiedzieć, ale to taki był jednym z szefów Federalnej Służby Bezpieczeństwa oraz też był zastępcą Wojskowej Służby, czyli GRU. Pełnił też różne inne funkcje wcześniej w ochronie Putina, ale teraz nie był zwykłym ochroniarzem, jak tam się wydaje, tym takim w cudzysłowie fizolem, ale pełnił bardzo ważną funkcję, bo odpowiadał za tajną łączność całego Kremlu. Czyli to jest osoba, która nie jest typowym ochroniarzem, chociaż bardzo często o tym się pisze. Dodatkowo ma parę bardzo fajnych biznesów związanych z farmacją w Rosji. Do tego był bardzo ważnym osobą związaną z organizacją przejęcia Krymu w 2013 roku. Odpowiadał za to. Zresztą za to dostał też bohatera Rosji.
Był też, podobno był też zaangażowany w pomoc w opanowaniu sytuacji na Białorusi po wyborach Ciechanowskiej. Też był, no i był. Wszystko był, wszystko był, wszystko był, w różnych miejscach był. Ale nigdy tak naprawdę, a kim jest? A oficjalnie jest gubernatorem Tuły. Nazywa się pan Oleksiej Dubin, chyba tak dokładnie się, nie wiem jeszcze mam z ojciec jakie ma, ale te nazwisko jest dosyć często wymieniane w różnych kontekstach. Więcej o nim w tych rzeczach, o których mówiłem, to są, część rzeczy są prawdą, część naszą tylko zgadywanką. Natomiast jaką rolę odegrał tutaj? Pogłoski mówią, że to była osoba, która negocjowała z Prigożynem jego poddanie się, a także ze względu na swoje powiązania z różnymi osobami, a także z Łukaszenką, też zagwarantował Prigożynowi pewne bezpieczeństwo na Białorusi, przynajmniej tak możemy się domyślać. Jak, co z tego wyniknie? No zobaczymy, ten dzisiejszy dzień też trochę nam pokazał, że jednak do zmiany Szojgu, czyli tego Ministerstwa Obrony Narodowej nie nastąpi, bo to by było, ukazałoby to spolegliwość Putina w stosunku do garstki uzbrojonych najemników, więc myślę, że to jeszcze trochę potrwa, zanim pewne zmiany tutaj nastąpią. Natomiast na pewno ta tarcie między patriotami, jak ja to nazywam, rosyjskimi, a biznesmenami będzie się coraz bardziej uaktywniać i jednym z właśnie takich aktywnych czynników, aktywnych rzeczy, które się stały w Rosji, to była właśnie ta rewolta Prigożyna. Do czego to tak naprawdę doprowadziło? Na pewno doprowadziło do dezaktywacji bardzo groźnego czynnika, jak jest grupa Wagnera, ale nie takiego, żeby ją rozbić, ale na tyle ją zminimalizować, żeby ona nie była tym czynnikiem decydującym na politykę. Ona w tej chwili będzie wykorzystywana, może sam Prigożyn też będzie wykorzystywany jako ten tak zwany nieobliczalny, którym Rosja nie panuje, ale tak naprawdę jest sterowalny gdzieś tam spod drugiego fotela. I taka nieobliczalność na Białorusi, która może promieniować w kierunku zachodu czy też południa Ukrainy, będzie dla Rosji bardzo, bardzo przydatna moim zdaniem. Nie będzie to taka banicja, która nie będzie dawała coś Rosji. Ten pion jeszcze będzie wykorzystany na pewno. Czy jego śmierć by dała Rosjan jakoś możliwość? Nie, no pewnie by nie było go i tyle, ale na pewno jako taki nieprzewidywalny czynnik, do którego Rosja może się nie przyznawać z różnych powodów, jest idealną osobą, która może projektować pewne zagrożenia, szczególnie tutaj dla Zachodu. No tak, a czy to jest także zagrożenie dla nas? Bo już tyle razy słyszałem od soboty, że tutaj Jewgenij Prigożyn i grupa Wagnera w Białorusi, czy na Białorusi, to dla Polski bardzo duże zagrożenie. Tu zresztą w Kijowie też tak to odczytują, że dla Kijowa to jest pewnego rodzaju zagrożenie, no bo już Prigożyn i jego bojownicy, bo trudno mi ich nazwać żołnierzami, oni nie będą tym razem pod Bachmutem, nie będą próbowali zająć sobie jakiś fabryk czy kopalni jak w Soledarze, tylko będą bezczynni, a to może być trochę tak jak z lisowszczykami polskimi w okresie odrodzenia, że w srebrnym wieku polskim, że oni nie wytrzymywali w pokoju i zaraz trzeba ich było gdzieś wysyłać. Ja tylko jeszcze dodam w tej chwili, bo może powinienem to powiedzieć na początku, że w pewien sposób ta rozmowa różni się troszkę od tych, które wcześniej prowadziłem na kanale, bo jednak musimy tutaj trochę pospekulować. I to nie są takie typowe fakty. My nie wiemy, kim tak naprawdę, czy wiemy, jakie ma dossier, jaki ma dorobek pan
Biumin, aczkolwiek nie wiemy, jak bardzo zaangażowany był w te negocjacje z Jewgenijem Prygorzynem. Wiemy natomiast, i to mogę Państwu powiedzieć, bo trochę czasu spędziłem w ciągu ostatniej doby, żeby zrobić research i o tym poczytać, a wiem, że Pan pułkownik ma zdecydowanie większą wiedzę jeszcze w tym temacie, w ogóle nieporównywalną z moją. Natomiast wiemy, że on jakoś w jakiś sposób w tych negocjacjach uczestniczył. Nawet na kanałach telegramowych, takich, które rosyjskich kanałach, w których zazwyczaj są w miarę potwierdzone informacje, zwłaszcza jak na propagandę rosyjską, one nie są objęte taką propagandą, gdzie można się rzeczywiście jakichś insajdowych rzeczy dowiedzieć, pojawiało się nazwisko Diumina. Właśnie w tym kontekście, jak powiedziałeś, w kontekście osoby, która wysłała tam Łukaszenka. Łukaszenka, którego, czy Łukaszenko, zależy jak mówimy białorusku, Łukaszenka, w rosyjskim pisze się Łukaszenka, ale też tak się powinno odmieniać. W każdym razie dyktator białoruski jest osobiście nielubiany przez Putina, to jedno. Natomiast on się cieszy dość dużym szacunkiem wielu siłowników w Rosji. To jest dość ciekawe, o czym się mało mówi. My też zawsze patrzymy na Baćkę w taki sposób, że on jest no po prostu takim sobie, przepraszam, że tak powiem brzydko, kmiotem albo dziadygą, ale on przez niektórych właśnie siłowników rosyjskich jest szanowany, może też przez to, że tyle lat jako dyktator rządzi Białorusią. A jeszcze dodatkowo było to powiązanie w związku z tymi wyborami, tak? Łukaszenka miał u Dymina prawdopodobnie, tutaj mówię, spekulujemy, jakiś dług. Tak, tutaj wiesz co, jeszcze nie, Mateuszu, obiecaliśmy sobie mówić po imieniu, także się tak, przypomnę sobie. Tak. Jeszcze ci przypomnę taki fakt jeden, który może niektórym osobom uciekł z horyzontu, ale w takim najbardziej krytycznym momencie Łukaszenka się nie wypowiadał dotyczący sytuacji, co się dzieje w Rosji, jeżeli chodzi o Prigożyna, ale kto się wypowiedział w imieniu Białorusi, złapałeś może ten motyw, to uciekło, ale ja akurat sprawdzam wszystkie kanały informacyjne białoruskie, bo to jest mój konik akurat, jeżeli chodzi o te sprawy. Tam się wypowiedziała Rada Bezpieczeństwa Białorusi. Łukaszenka się nie wypowiedziała, a wypowiedziała się Rada Bezpieczeństwa Białorusi. Tam było dwa takie bardzo ważne fakty. Pierwszy fakt, że oczywiście wzywali do tych wszystkich rozsądku i tak dalej. Drugi, że będą wspierać Rosję w działaniach związanych z operacją specjalną i zawsze stoją przy Rosji w tego działania. Słuchaj, to jest było pierwsze zadeklarowanie się Białorusi do tego, że uczestniczy w operacji specjalnej. Ona zawsze unikała tego, ale tak, Łukaszenka tego nie powiedział, bo on zawsze z tą operacją, to Rosjanie weszli, oni wjechali, my nie uczestniczyliśmy. A tutaj Rada Bezpieczeństwa Białorusi przekazuje, że oczywiście wspieramy tutaj Putina w tym sensie i także wspieramy w ramach tej operacji specjalnej. Czyli siłownicy Białorusi opowiedzieli się za siłownikami rosyjskimi, czyli z tej, powiedzmy, jak ja to nazywam, biznesmenów. Natomiast Łukaszenka wspomógł swoją osobą pacyfikację Prigożyna przy pomocy emisariusza, tak jak ja to nazywam, tej grupy patriotów rosyjskich. Czyli tutaj widać, te są tarcia, o co chodzi, czy chodzi o władzę, czy chodzi o kontynuowanie wojny. Budanow sam powiedział, jeszcze raz przypomnę wypowiedź szefa wojskowego wywiadu ukraińskiego, powiedział, niezależnie kto tam rządzi, czy ci w cudzysłowie patrioci, czy ci biznesmeni, to i tak oni chcą zguby Ukrainy. I tutaj nie ma ani nie ma wątpliwości. Jedni i drudzy tą Ukrainę chcą zagarnąć, tylko to jest kwestia, jak zawsze mówiłem, to nie jest kwestia zakończenia wojny, czy jedni chcą wojny, drugi, tylko sposobu jej prowadzenia, w jaki sposób ją prowadzić. Trzeba przypomnieć, że zajęcie Donbasu i Krymu to dla tych patriotów, którzy to zrobili, spod znaku na przykład Dubina, nie mówię, że on jest jakby szefem tej całej grupy, bo to jest raczej grupa interesów, nie ma tam jakiegoś przywództwa, tak mi się wydaje,
ale to dało im pewien impuls do tego, że oni się wzbogacili. Wzbogacili kosztem tych, co, bo tak armia tak naprawdę tam za dużo nie grała w tych 2013 roku. Ona fakt uratowała operację w bardzo krytycznym momencie. Nie wiem, czy sobie pan... Dokładnie. To był krytyczny moment, kiedy armia uratowała tą całą operację, ale to był tylko jedyny moment, bo całą jakby operację zarządzalną, czyli ten cały sposób prowadzenia, to były realizacje przez służby, czy to wojskową, czy też cywilną. Natomiast zwróć uwagę, 2000 rok temu, 24 lutego, kto w pierwsze skrzypce gra? Armia, która chciała coś tam zrobić i też ta Ukraina była już podzielona, jeśli chodzi biznesowo. I ta frakcja biznesu chciała po prostu tą Ukrainę jakby też zdobyć i też w odpowiedni sposób się jeszcze bardziej wzbogacić od tych, co byli na samym początku. Ja to tak tłumaczę organoleptycznie, że tak prosto, bo pewnie tych różnych wątków i zaległości jest o dużo więcej. Natomiast musimy sobie zwrócić uwagę, że struktura państwowa Federacji Rosyjskiej bardziej przypomina państwo feudalne niż takie, jak nam się wydaje, państwo demokratyczne. Tam są zależności feudalne, są przydzielane odpowiednie koncesje na to, co możesz zrobić i w jakich wymiarze możesz pracować. Oczywiście to wszystko jest okryte kwestiami patriotyzmu rosyjskiego nacjonalizmu i wszystkich innych tych elementów, które dają pożywkę dla tak zwanego ludu. Ale funkcjonowanie państwa i biznesu na Rosji ma bardziej przypomina feudalne zależności jeden od drugiego. I jak jedni się wzbogaczyli, chcieli drudzy. Kwestie polityczne też były ważne, geopolityczne też były ważne, żeby to wszystko uruchomić, powstała ta wojna. Sposób jej prowadzenia, teraz jak nie poszło to za pierwszym razem, to jest teraz kwestia właśnie dyskusji pomiędzy tymi umownymi frakcjami. Wystąpienie tego Prigożyna moim zdaniem było pewnym krzykiem jednych z tej frakcji. Nie wiem, czy Prigożyn należał do jednej czy drugiej. Ja obstawiam, i to jest moja teoria, że on raczej należał do tych właśnie patriotów, bo on właśnie ujawniał te kwestie korupcyjne, które bardziej ujawniały tych biznesmenów i te wszystkie czynniki, o których wcześniej mówiłem. Te wszystkie rzeczy, które miały, i ta złożoność tego wszystkiego jest tak dosyć zawiła, że trudno ocenić, jaką rolę tak naprawdę Prigożyn będzie pełnił w przyszłości. Ja zakładam, że ze względu na tą swoją ponadprzeciętną możliwość realizowania takich działań niekonwencjonalnych, będzie bardziej przydatny, tym bardziej, że już jest zrugowany z Rosji, więc będzie musiał czymś się wykazać dla Rosji, żeby być znowu przydatnym. Rozumiesz, Mateusz, o co chodzi? Z jego pobyt na Białorusi raz pozwoli Łukaszence mieć sojusznika w stosunku do swoich siłowników, bo to kolejny pan przy stole do rozgrywki na Białorusi, ale też pozwala Rosji realizować pewne działania, no to mówię, no jakieś projekcji pewnych działań w stosunku do Ukrainy, co sam wspominałeś, sami Ukraińcy mówią, ale też i my musimy to monitorować, bo będziemy też podatni na tego oddziaływania. Czyli jakieś działania hybrydowe ze strony grupy Wagnera, niestety, ale w stronę Polski są możliwe, bo słuchaj, wejście... tylko powiem państwu, dobrze, tak. Przepraszam. Na pewno wejście w jakieś kwestie przemytnicze. Pamiętaj, że oni mają spore kontakty na Afryce, tak. Czyli dalsze nękanie nas nielegalnymi migrantami, czy też kwestie narkobiznesu. No tam powiem ci szczerze, wachlarz możliwości jest przeogromny. No tak, no bo my też sobie musimy powiedzieć pewną rzecz już na tym etapie. Ja już to mówiłem we wcześniejszym odcinku z profesor Agnieszką Legucką. Natomiast Jewgenij Prigożyn, proszę państwa, to jest człowiek, który, jak to niektórzy mówią, to jest osoba o wielu talentach. Zacznijmy od tego, że najpierw to był człowiek, który
Czym on się zajmował? No był zekiem tak zwanym w Rosji, czyli był w zakładzie karnym i to chyba dostał wyrok 13 lat, a wyszedł po 10. A ten wyrok w ogóle był nie tylko za kradzieże i wymuszenia rozbójnicze, ale tam nawet, chyba tego mu nie udowodniono, ale o to był oskarżony, było stręczycielstwo młodocianych osób. To jest osoba, którą przez jakiś, no można powiedzieć, że osoby związane ze służbami specjalnymi w Rosji też mają pewnego rodzaju etos. Oczywiście to są często mordercy, powiedzmy sobie to wprost. Natomiast to są mordercy majestacie prawa i oni są w innej kaście, bo rzeczywiście ta w Rosji, ta kasta, i tutaj popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że ta kastowość w Rosji niestety, ale funkcjonuje. Mówię o tym feudalnym stosunku, tak? Tam feudal, masz swoje pozycje. Powiem ci tak, rzadko, nie znam przypadku skoczenia między pozycjami. Nie znam. W moich badaniach tych struktur nigdy czegoś takiego nie znalazłem. Może był jakiś przypadek, ale nigdy tak wysoko, żeby gdzieś tam skoczyć. Zgadzam się z tobą, Mateuszu, że właśnie ta kastowość jest tam dosyć znacząca. Dlatego też Prigożyn przez większość tej wierchuszki rosyjskiej, nie mówię o partii, tylko mówię tutaj o służbach armii i też właśnie o partii, ewentualnie o politykach, będzie zawsze postrzegany jako ktoś z zewnątrz, ktoś spoza układu, ale też po prostu prostak. Umówmy się, bo to też o to chodzi, że dla nich to jest po prostu zwykły skazaniec plus agent, bo on był agentem służb specjalnych, to najprawdopodobniej. Też nie mamy tego potwierdzone, ale możemy się tego domyślać. Jest wiele takich informacji, wiele osób, dysydentów związanych ze służbami, którzy uciekali choćby do Wielkiej Brytanii, oni o tym mówili. Jewgeni Prygorzyn prawdopodobnie był agentem, a potem zaczął być wykorzystywany najpierw jako słup, potem jako osoba właśnie, dzięki której można było załatwiać interesy. On miał restaurację, jest bardzo inteligentnym człowiekiem, to też trzeba mu oddać. Jest też człowiekiem bardzo odważnym, bo on ze swoimi żołnierzami był na froncie. I to już wspominałem o tym, że często był w miejscach bardzo niebezpiecznych, choćby nawet jak nagrywał nagranie po zajęciu Bachmutu, to znajdował się w zasięgu ostrzału artyleryjskiego ukraińskiego, choćby to już o tym świadczy. Na takie wyczyny Władimir Putin w trakcie operacji specjalnej, jak sam ją nazywa, w trakcie wojny w Ukrainie, inwazji, nigdy sobie nie pozwolił i myślę, że sobie nigdy nie pozwoli, bo nie jest tego typu człowiekiem. Natomiast klucz jest dla mnie taki, że Jewgeni Prygorzyn, tak jak ty to ładnie powiedziałeś, używając słownika wojskowo-służbowego, że tak powiem, był pionem. Ktoś mu chyba zaproponował, żeby został na jakiś czas wieżą przynajmniej, jeśli nie kimś więcej. Jemu się to bardzo spodobało, ja czuję, że tutaj na jego ego ktoś zagrał i nagle on poczuł, że on to wszystko, co budował przez lata, tą grupę Wagnera, może stracić. I to 1 lipca już miał ją stracić, bo żołnierze grupy Wagnera, bojownicy grupy Wagnera mieli podpisać kontrakty. Kontrakty z Ministerstwem Obrony Rosyjskim, z ministerstwem, z którym Jewgeni Prygorzyn miał na pięku od lat. On był w konflikcie z Siergiejem Szojgu od bardzo dawna. I też musimy sobie w tej chwili powiedzieć, że dodatkowo jeszcze, tutaj jest chyba taki smaczek, że Siergiej Szojgu jest osobą chyba, która w trakcie tej wojny jest najbardziej skompromitowaną osobą w rosyjskim środowisku. To jest człowiek, w trakcie tej wojny okazało się, co było prawdą z tego, co on mówił i co on kreował przed Władimirem Putinem. No i okazało się, że nic praktycznie nie było prawdą i temu człowiekowi Prigożyn miał oddać swoich bojowników, z którymi rzeczywiście był w zażyłych kontaktach. Trochę to wygląda chyba dalej, jak rodzaj organizacji przestępczej, mafii, ale takiej mafii ze zbudowaną strukturą, gdzie jednak jest jakieś zaufanie, że gdzieś jest pewnego rodzaju. Zresztą odczułem dzisiaj takie porównanie jak do Ojca Chrzestnego, kiedy Prigożyn mówił o Łukaszence. No on mówił o nim trochę jako Ojcu Chrzestnym, który przyszedł tutaj, zaproponował rodzinie, żeby rodzina wyjechała, żeby zakończyć konflikt. Naprawdę czułem się trochę, jakbym oglądał jakiś amerykański film. Pamiętaj, że Łukaszenka nie zrobił, przepraszam, że ci przerwałem, tutaj chcę tylko taką, że Łukaszenka nie zrobił tego samoistnie. Tak? Łukaszenka nie chciałby się, wierz mi, Łukaszenka nie chce się wplątywać w jakieś zatargi między Moskwą a Moskwą, że tak powiem. To dla niego, jemu w ogóle to jest nie na rękę, on ma i tak swoje problemy u siebie i musi trzymać tutaj, grać w swojej Białorusi. On musiał to zrobić. Łukaszenka został do tego zmuszony, żeby wyjść w odpowiednim momencie i przykryć, jakby przykryszować to
te dogadanie się z Prigożynem, czy jego dezaktywację Prigożyna. Wiesz, czego się Prigożyn bał, Mateuszu? Nie wiem, czy pamiętasz, co się działo z tymi bojownikami Donbasu, którzy później już, jak Donbas został opanowany, powstał LNR i DNR. Co się później działo z tymi Somali, z Motorola, co się działo z Hiwim. Oczywiście wszystko to robili Ukraińcy. Może nawet jakby to robili. Ale tak naprawdę wszyscy w Moskwie ćwierkali, że to była po prostu operacja czyszczenia tego Donbasu z tego popiołu, który tam został. Z tych właśnie, bo trzeba powiedzieć, że Donbas był zdobywany przez grupy przestępcze, które tam były. Rosjanie bardzo mocno spenetrowali te grupy przestępcze, które później wykorzystywano do walki. To robiły służby specjalne. Prigożyn jest takim samym dzieckiem służb specjalnych, tylko troszeczkę na większej skali i też został wykorzystany. Prigożyn, kiedy dowiedział się, że będą mu rozmontowywać siły, to nagle sobie przypomniał, a co się działo z tamtymi chłopakami z bandyterki w Donbasie, i sobie połączył te kropki i stwierdził, że musi coś sobie tutaj ugrać. Może to było to, co Prigożyn chciał zrobić właśnie, żeby zabezpieczyć się, bo i tym pochodem chciał to sobie zrobić, bo tak naprawdę umożliwiając mu wyjechanie na Białoruś i wejście z częścią swoich najwierniejszych pretorian, jeżeli chodzi o grupę Wagnera, bo my nie mówimy o wszystkich, bo grupa Wagnera, ja tu kiedyś robiłem analizę, ona się składała, też była dosyć hierarchiczna. Nie wszyscy w grupie Wagnera odpowiadali odpowiednim, tam było takich pięć klas specjalistów. Ci najwyżsi tworzyli ten rdzeń, który wyjeżdżał za granicę, który najwięcej zarabiał i tu tworzył tą najbardziej bojową, bardzo mocną jednostkę. I on z tym rdzeniem najprawdopodobniej został tak przypuszczam oczywiście, tu wszystko dajemy na przypuszczeniu, został jakby transferowany na Białoruś, żeby być tam. Natomiast pozostała ta część prawdopodobnie zostanie wchłonięta przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, o czym dzisiaj w zasadzie wieczorem mówił, czy dzisiaj, wczoraj wieczorem mówił Putin. Więc tutaj ta rozgrywka miała wieloaspektowe zadanie. Najbardziej chyba wiarygodne jest to, żeby Prigożyn chciał uratować swoją skórę, ale też może był wykorzystywany właśnie przez tą grupę patriotów rosyjskich, którzy widzą, że ten biznesowy model prowadzenia wojny kosztuje Rosji coraz więcej. No właśnie. I zaraz jeszcze zanim przejdziemy do tej jednej teorii, którą ja do końca nie wierzę, ale jest taka teoria, powtarza ją też wielu ekspertów polskich, że cała ta sytuacja była sfingowana, że to była prowokacja i po raz kolejny Prigożyn wykonał zadanie postawione mu przez po prostu jego zwierzchników. I to nawet Władimir Putin to kontrolował. Natomiast ja jeszcze po tym dzisiejszym wystąpieniu Władimira Putina całkowicie w to nie wierzę. Tylko powiem Państwu dlaczego. Możliwe, że ja się mylę. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, my tutaj w trakcie tej rozmowy nie rozmawiamy o Ukrainie. Ja się na Ukrainie trochę znam. Rozmawiamy o Rosji, którą się fascynuje, jej polityką. Natomiast nie uważam się za eksperta. Tutaj spekulujemy. Natomiast wystarczy spojrzeć na mowę ciała Władimira Putina. Wystarczy spojrzeć na to, jak się zachowuje, jakie ma spojrzenie, jaką miał minę w trakcie tego przemówienia, tego orędzia prezydent Rosji. Już pomijam to, że on jest w niezłej formie i to już było widać w trakcie Dnia Pobiedy, że on jest w świetnej formie fizycznej, że on chyba poradził sobie z tą chorobą. Natomiast jeśli chodzi o aspekt psychologiczny, to widać po nim, że on jest niewyspany, że on jest zmęczony, ta mowa ciała jego nie jest pewna, on ewidentnie kłamie i to widać, że on powtarza to, co ma przygotowane i ja nie czuję w nim już tego prezydenta, który przy blasku fleszy z kamerami wchodził po czerwonym dywanie w Moskwie i wznosił toasty. To nie jest ten człowiek. On, mam poczucie, że zdaje sobie sprawę z tego, że ma problem. Ma o wiele większy problem niż sama wojna w Ukrainie. On ma problem wewnętrzny.
I to, co się wydarzyło z Jewgenijem Prygorzynem, to jest dopiero tego, jakby tylko taki jakiś element, taka wisienka na torcie, która tutaj nam wyszła i my to zauważyliśmy. Ale wewnątrz tam się coś dzieje, bo jest kilka rzeczy, które rzeczywiście robią takie wrażenie. Pierwsza sprawa jest taka, że Putin wtedy, kiedy zaczął się marsz, jeszcze się nie wypowiadał, ale kiedy się wreszcie wypowiedział w sobotę, zaczął mówić o tym, że to jest bunt. Nawiązał do 1917 roku, nawiązał do jedności Rosji. Mówił o tym, że państwo może zostać zniszczone. Znów, zresztą dzisiaj do tego znów nawiązywał, że solidarność i tak dalej, tylko my tej solidarności nigdzie nie widzieliśmy. To, o czym on dzisiaj mówił w trakcie tego przemówienia, to nic z tego nie miało miejsca. Proszę państwa, żeby było najciekawiej, tacy ludzie jak Zolotow. Zolotow to jest człowiek, słynny generał Denaturow. Jak sobie państwo wpiszą jego pana Zolotowa, generała, szefa Rosgwardii, dokładnie, 340-tysięcznej formacji wojsk wewnętrznych rosyjskich, która brała udział i widziałem te spalone całe kolumny pojazdów Rosgwardii i pod Charkowem, i tu pod Kijowem, też w stronę i Czernichowa później, ale przede wszystkim od strony Buczy, czy do Buczy dojeżdżające, bo tam stały, ale najwięcej widziałem na północ od Charkowa. Rosgwardia poniosła wielkie straty w wojnie w Ukrainie, ale clue jest takie, że pan Zolotow zamilkł. To jest człowiek, który też był ochroniarzem Putina, który był jednym z jego najbliższych osób na pewnym etapie, z którym Putin się zna lata. I ten człowiek nie wypowiedział się w żaden sposób w mediach w momencie, kiedy się zaczął ten marsz Prygorzyna. Nie tylko on. Oczywiście mer Moskwy Sobianin to ogólnie milczy i on jest poza Rosją i on tylko czeka, kiedy on będzie mógł spróbować przejąć władzę. Mam takie wrażenie. Popraw mnie, jeśli się mylę, bo jeszcze do Sobianina będę chciał wrócić. Słuchaj, ale jeszcze mogę coś ci tu dodać. Do tego wątku, co Mateuszu powiedziałeś, jeżeli chodzi o wystąpienie Putina. Wiesz, że on nie mówił do ludzi? Tak. On mówił do tych dwóch frakcji. To nie było wystąpienie do ludzi, bo ludzie się mu nie zbuntowali. A te, jakbyśmy normalnie, jakbyś wyciął w ogóle te zdarzenie, które miało ostatnio przez parę dni, to by to było wystąpienie do ludzi. Ale ludzie nie było buntu społeczeństwa. To nie nawoływanie do jedności w społeczeństwie. To jest nawoływanie do jedności właśnie w tych dwóch frakcjach. To spotkanie, co dzisiaj było, co migawka Putin zaprosił po dwóch stołach, to ja nie wiem, czy to nie było właśnie spotkanie tych dwóch frakcji i rozmowa dyscyplinująca. Dobrze, panowie, o co tu chodzi? O co chodzi? Co z tym, co ten Prigorzyn odwalił, dlaczego wy go nie kontrolujecie? Bo każda z tych frakcji jakby 5 groszy do tego Prigorzyna dołożyła. Bo to jest człowiek służb specjalnych, ale odpowiadał za działania militarne, tak? Także tutaj wiesz, no Putin powiedział, no dobra, panowie, jest ciężka sytuacja, zagrożenie jest, a wy tutaj ganiacie pod stołem i od jakieś wycieczki na Moskwę organizujecie. I to było to przemówienie właśnie. Ja to tak odebrałem, bo społeczeństwo tak naprawdę, jak zwrócisz uwagę na telegramy, to kurczę, o czym Putin gada? Przecież my jesteśmy za Rosją, śpiewamy, my jedna Rosja i tak dalej. Tam nie ma na dole jakichś buntów w Rosji. Tak, oczywiście, że nie ma. Natomiast zwróć uwagę, co się wydarzyło. Były emblematy Prigorzyna u ludzi w Rostowie. Z jednej strony byli jacyś tam protestujący już później, ale na początku byli ludzie z flagami. On był pozytywnie odbierany, machał jak odjeżdżał samochodem. W ogóle cały jakiś taki kolejny teatr. I ci ludzie, ja miałem takie wrażenie, że im jest zupełnie obojętne, kto by to był. Byle to był biały, bo Rosjanie to jednak w sporej części rasiści i to też słychać o tym w różnych... Nie Żyd. Byleby to nie był Żyd, broń Boże. Byle to był najlepiej prawosławny, a jak niewierzący to cicho, ale przede wszystkim, no, żeby to był Rosjanin i on wierzył w wielkie rosyjskie imperstwo. I jeżeli on w to wierzy, to wszystko jest w porządku i my też wierzymy dalej w wielkie rosyjskie imperstwo i gra się toczy, ale to nie musi być Władimir Putin.
Ja to dopiero w trakcie tego marszu zrozumiałem, że to rekordowe poparcie dla Putina to może wcale nie jest poparcie dla samego Władimira Putina, to jest poparcie dla tego kursu, dla wielkiego rosyjskiego imperstwa, dla wielkiej Rosji, dla tej Rosji, która jest po prostu imperialna, dla tej Rosji, z której Rosjanie mogą być dumni, bo oni potrzebują być dumni ze swojego kraju i też przede wszystkim tej Rosji, której cały świat ma się bać, bo oni lubią, jak się ich też boją inni ludzie. Zresztą to cecha ludzi z kompleksami. Tak, ja kiedyś mówiłem, że Rosja to jest doktryna strachu. Oni zawsze strachem wygrywali i atakowali zawsze tym strachem. Ale tu jeszcze, wiesz co, jeszcze Prigorzyn. Prigorzyn, wiesz dlaczego był tak lubiany w Rosji? Bo on był, wiesz, każda taka społeczność zamknięta właśnie w tego typu narracji nacjonalistycznej jak Rosja, nie potrzebuje trybuna. W Rzymie zawsze był trybun, który ogłaszał i mówił to, co Cezar mówił, ale też mówił coś od siebie, bo trybun interpretował to, te prawo rzymskie interpretował do tego prostego ludu i tam odpowiednio je modyfikował, żeby ten najniższy szczebel zrozumiał. W tym przypadku Prigorzyn jako trybun powiedział, co się dzieje w tej Rosji, co się dzieje w tej operacji specjalnej, jak oni to nazywają. Co to, że to nie jest operacja specjalna, my walczymy, to jest wojna, że ci, którzy ją prowadzą, robią to nieudolnie. Słuchaj, to była tajemnica Poliszynela, wszyscy Rosjanie o tym wiedzieli, nikt o tym nie pisał poza paroma analitykami gdzieś tam na forach, a tu po raz pierwszy 10 minut spowiedzi, ja to nawet napisałem na swoim Twitterze, to jest spowiedź przedśmiertna Prigorzyna, bo to tak trochę wyglądało. Później zaczęły się te kwestie związane z jego puczem, bo najpierw on powiedział to, później zaczął się pucz, prawda? To była to jakby taka chronologia. Później to cały czas narracja szła. Ale on powiedział, ruszył coś i teraz o tym cały czas się pisze i mówi, to co mówił na samym początku. Coś zostało ruszone, gdzieś te pewne elementy zostały uruchomione. Ci biznesmeni, którzy budowali tą armię tylko na pieniądzach, ale nie na wartościach i właściwościach, które teraz wychodzą i giną rosyjscy chłopcy, bo ja mówię tak, jak Rosjanie to czytują, no to przez kogo? I Prigorzyn wskazał. Ale to są jakby czubki góry lodowej. Tam jak zacząłem później czytać pewne analizy dotyczące, nie wiem, właśnie jak wspomniałem, tej systemu łączności, to tam Rosjanin wykazywał, że tutaj był szef od spraw łączności, a ten był gościem, który analizował możliwości biznesowe czy tam techniczne, specjalnie obniżył parametry, żeby ta firma wybrała. Słuchaj, dawno nie czytałem tak precyzyjnej analizy korupcjonalnej na bardzo znaczącym piśmie wojskowym w Rosji, a to ukazało się parę dni temu i jeszcze dalej wisi, bo sobie akurat skopiowałem, bo tam było świetnie opisane, jak ten akwedukt, system dowodzenia wchodził i łączności wchodził do armii i jakie parametry zostały zmniejszone, jakie rzeczy były robione, żeby po prostu to weszło pod tym filmą, a nie pod tym, żeby mógł zarobić ten, a nie tamten. No to są pewnie takie rzeczy, które zdarzają się może i w innych państwach, ale nie na taką skalę, która później okazuje się, że ten system na polu walki nie funkcjonuje, jest zagłuszany przez Ukraińców, którzy to robią nagminnie. Ja się cieszę z tego powodu tak naprawdę, ale to wiesz, jak Rosjanin to czyta, tak jak z pozycji Rosjanina bym to patrzył, no to kurczę, co się dzieje, o co w tym państwie chodzi? I tych takich elementów, różnych rzeczy coraz więcej wypływa, ale to się stało dopiero właśnie po tej puczu Prigorzyna. Myślę, że to miało jakiś cel, żeby zdeaktywować tych biznesmenów i ja myślę, że to dopiero początek pewnych. Już może przejdźmy do tego drugiego, naszego tutaj ustaliliśmy, co będzie dalej. Ja mówiłem, że to dopiero będzie początek pewnych ruchów i działań. Te wystąpienie Putina dzisiejsze stara się to zahamować i to przemówienie było właśnie do tych zwalczających się dwóch, jak ja to umownie mówię, może tam ich być więcej grup, ale ja umownie nazywam
biznesmenów i patriotów. No tak, no bo przechodzimy do tej drugiej części. Najpierw jeszcze tylko podsumuję, że oczywiście przyjmujemy tutaj, że jest taka możliwość, że Władimir Putin o wszystkim wiedział i prezydent Rosji chciał w ten sposób, no bo skończyło się nawet nie najgorzej. Batko ma swoich siłowników, oni będą sobie w Rosji pilnowali jeszcze porządku. Z grupą Wagnera będzie trudniej niż z jakąkolwiek inną organizacją, no oczywiście poza KGB białoruskim, ale nie wiemy jak wierna jest armia Aleksandrowi Łukaszence. Więc rzeczywiście grupa Wagnera na pewno wzmocni pozycję Łukaszenki. Dla Łukaszenki to jest manna z nieba. Tak mi się wydaje, przynajmniej ta część grupy Wagnera. Jeżeli się dobrze dogada, a akurat w korupcji i w dogadywaniu się Łukaszenka jest bardzo dobry, to też zawsze chyba z tego jest znany na wschodzie, to prawdopodobnie on będzie mógł sobie tą grupę Wagnera w odpowiedni sposób wykorzystać. To jest problem dla nas, to jest problem dla opozycji białoruskiej, to jest problem dla pułku Kalinowskiego, który tutaj walczy, pułku Terror, Białorusinów, którzy wierzą w to, że Białoruś znów będzie wolna. To jest też w naszym interesie, proszę Państwa, jako Polaków. Tak. Tutaj jestem o tym przekonany. Możliwe, że nawet bardziej niż wolność Ukrainy, ponieważ przypomnę, że granica rosyjska, granica białoruska znajduje się 300 kilometrów od Warszawy po płaskim terenie, gdzie rzeczywiście bardzo łatwo można przeprowadzić jakieś uderzenie. Więc zajęta przez Rosjan Białoruś to jest ostatnia rzecz, na jaką my powinniśmy mieć ochotę. Ale to jest dygresja, ale wróćmy do punktu wyjścia. To się skończyło dobrze dla Łukaszenki, to wcale się nie skończyło źle dla Rosji, ale to coś mogło zapoczątkować. I owszem, czemu możemy ulec w tej chwili, pomyśleć właśnie, że to się dobrze skończyło dla wszystkich. Problem ze zgniłym jabłkiem w postaci grupy Wagnera został rozwiązany, ale wydarzyło się coś, co wydaje mi się będzie bardzo ważne dla Rosji. Bo tak, wszyscy jesteśmy zmęczeni wojną. Polacy są zmęczeni wojną. Gwarantuję Państwu, że ludzie w tym mieście, w którym się teraz znajduję, które Państwo widzą za mną, oni są jeszcze bardziej zmęczeni wojną, ale Rosjanie też są po części zmęczeni wojną. Dlatego, że nie mają McDonalda i nie mają Instagrama, ale przede wszystkim dlatego, że tysiące żołnierzy rosyjskich wraca w trumnach do domu. I to jest odczuwalne, dlatego że gospodarka rosyjska jest w coraz gorszym stanie, co byśmy o niej nie mówili, i ona niedługo będzie w jeszcze gorszym stanie. Minęło 16 miesięcy, a miną kolejne w trakcie tej wojny. Codziennie na Zaporożu giną ludzie. Sam się o tym przekonałem wczoraj, bo zginął mój kolega bardzo dobry, wspaniały człowiek, Ukrainiec. I także po raz kolejny, ale bez dygresji, chodzi mi o to, że rzeczywiście ta wojna wielu osobom nie jest na rękę. I ludzie, pewne rzeczy, te, o których ty wspomniałeś, o tym, że ktoś wziął łapówkę i kupił, i firma państwowa kupiła tańsze śrubki, a te śrubki zaczęły pękać w trakcie mrozu i czołgi się zaczęły psuć, albo coś innego. Tutaj teraz akurat parafrazuję wypowiedź pewnego marynarza rosyjskiego, który opowiadał o tym, dlaczego przeciekają kadłuby w okrętach podwodnych. Właśnie przez śrubki, które były jakoś tam źle wykonane, bo były tańsze i ktoś wziął łapówkę. To było nagranie, które kiedyś oglądałem, które też mnie ruszyło, bo on tak w bardzo prosty sposób wytłumaczył to wszystko, jak to działa, dlaczego ten sprzęt się psuje, jaki na to wpływ ma system. Ale chodzi o to, że o tym się nie mogło mówić, o tym się nie mówiło. Każdy wiedział, jak to działa, ale o tym się nie mówiło. I nagle jest Jewgeni Prygorzyn, który o tym wszystkim mówi. Mało tego, ten Jewgeni Prygorzyn idzie na Rzym, czyli idzie na Moskwę. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. Dyktator, jakby ten, który poszedł na Rzym, zawsze musiał albo przejąć władzę, albo wisieć gdzieś na Forum Romanum. Jego ciało miało być bezczyszczone. On wykreślony całkowicie w Imperium Rzymskim z ksiąg i z historii. A tutaj Jewgeni Prygorzyn jedzie na wakacje na Białoruś. Co to pokazuje? To pokazuje, proszę Państwa, słabość Putina. A Putin może być okrutny, może być niekompetentny. Władca Rosji może być niekompetentny i okrutny, ale on nie może być słaby. I czy mam rację? Chciałem Cię zapytać w moich myślach. Dokładnie masz rację i tą słabość teraz Putin pokazał wśród właśnie tych swoich siłowników. On ich teraz zbiera do kupy. To wystąpienie nie było do ludu. Pokazówka to nie była do ludu tak, żeby ich skonsolidować, tylko Putin inaczej, no było do ludu, żeby pokazać, że on panuje nad tą sytuacją, ale jeżeli pod tym
po tym przedstawieniu na przykład nie ustąpi na przykład Szojgu, to znaczy, że jedna z ekip wygrała, a druga będzie niepocieszona, tak? On będzie musiał coś tu pokombinować, nie wiem w jaki sposób, to już jego problem, nie nasz, tak naprawdę. Jedno jest na pewno dobre. To na pewno osłabi mocno Rosję i utrudni dalej prowadzenie działań bojowych, bo tego typu działania i chaos, jeżeli chodzi o kwestie dowodzenia i celów strategicznych, bo na razie póki co obie te frakcje mają ten sam cel, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. To zresztą Budanow mówi, nieważne kto tam będzie, ale oni mają jeden cel, chcą tą Ukrainę zdobyć, tak, w taki czy inny sposób. Natomiast jeżeli w pewnym momencie oni stwierdzą, że im któryś z tych grup, że rzeczywiście się nie opłaca dalej prowadzić tą wojnę w ten sposób, bo to co mówiłeś Mateuszu, że ta gospodarka siada, że pewne rzeczy zaczną być coraz bardziej gorsze niż są, to mimo, że nagle się ten cel strategiczny rozjedzie. I ja liczę na to, i chyba to zaczyna brać coraz bardziej, on się zdaje, że ta wojna generalnie jest bez sensu, że ją trzeba w jakiś sposób zakończyć, nie prowadzić w taki sposób. Nie wiem, która grupa wpadnie na to z tych Rosjan. Natomiast ja liczę, to ja już nawet nie prognozuję, bo trudno, bo nie mam danych takich, ale liczę, że tego typu pęknięcie zmieni perspektywę wielu Rosjan dotyczące tej wojny, bo sam mówiłeś, to wszyscy są zmęczeni tą wojną. I ta grupa siłowników, która odczyta dobrze społeczeństwo, że ona już będzie zmęczona tą grupą i podejmie dialog z tym społeczeństwem w odpowiednim momencie, może być bardziej sprawcza od tej drugiej. I wtedy trzeba będzie komuś, temu społeczeństwu, ludowi dać czyjeś głowy, tak? No tak. Na tym to polega. Czy to oznacza, że w tej chwili możemy sugerować, bo tak jak mówię, teraz spekulujemy, jest druga część rozmowy, odtworzyliśmy to, co się wydarzyło, ale spekulujemy. Czy rzeczywiście możemy się spodziewać, że w Rosji rozpoczęła się gra, rzeczywiście rozpoczęła się partia o to, kto po Putinie? Mi się wydaje, że tak. Ja mam takie przeczucie, wiesz, nie mam danych takich, którym ci mógł... Widzisz, ja nie jestem też politologiem, żeby odczytywać te sprawy. Są ode mnie lepsi w te klocki. Natomiast ja liczę na to, że te cele strategiczne się, jak mówię, Rosji zmienią. I że ta gra i te pęknięcia będą już na tyle duże. Wiesz co, ja po cichu, wiesz, jak liczyłem, że jednak Dunin wyjdzie na białym koniu albo już zaczyna budować sobie legendę takiego zbawcy, bo wiem jedno na pewno, Dunin nie da skrzywdzić Putina, na pewno, to jest człowiek bardzo honorowy i jeżeli od coś Putinowi jest wdzięczny, to na pewno nie da go skrzywdzić i może wejść na miejsce Putina, ale Putinowi da jakby tam kryszę i da mu życie w Rosji, zakończając w jakiś sposób tą wojnę. No, ale to jest typowo już science fiction, które jakby w głowie i bardziej z moim życzeniem niż projekcją i analitycznym jakimś wywodem, ale nie zmienia to faktu, że na pewno w armii rosyjskiej ten pucz, mówię, dużo zmienił, bo dużo pokazuje, bo już nie się mówi, że coś takiego miało miejsce, ale pokazuje się, że ktoś zarobił na śmierci naszych chłopaków. Tak pokrótce. Z jednej strony. A z drugiej strony to pokazuje, że te wszystkie oddziały rosyjskie, które tworzą teraz zwartą, potężną obronę w obwodzie zaporowskim, one po prostu są tam. Rzeczywiście Rosja jest ogołocona z wojska w tym rejonie między Rostowem a Moskwą. Mało tego, że część sił specjalnych jest tak bardzo zaangażowana na froncie, że nie można ich sobie użyć po prostu tak w tej chwili, bo rzeczywiście grupa Wagnera zajęła sobie Woronesz. Jedne, co można było zrobić, to strzelać składy z paliwem. Ale jeszcze, co jest kluczowe, zanim już przepraszam, że to chcę tylko powiedzieć, że
wszystko to, co mówił do tej pory Prigożyn, że on zakończył marsz, bo chodziło o życie żołnierzy. Nie. Zarówno grupa Wagnera straciła przynajmniej iluś bojowników, bo część jej pojazdów zostało ostrzelanych. Mówi się o przede wszystkim. No właśnie. Jak i przede wszystkim minimum 18 żołnierzy rosyjskich zginęło, tak się liczy. 6-7 helikopterów, jakieś 2 samoloty transportowe. Na to mamy potwierdzenie w internecie, jakby w nagraniach. To znaczy, że ta krew się i tak polała, a nagle udajemy, że nic się nie stało. Władimir Putin się zachowuje dzisiaj w trakcie przemówienia, jakby nic się nie stało. On mówi, że owszem, tam była próba bratobójczej walki, wywołania bratobójczej walki, ale do tego nie doszło. Doszło, zginęli ludzie, zginęli żołnierze. Oczywiście w Rosji śmierć jednego człowieka czy kilkunastu to nie ma żadnego znaczenia, ale jednak to wszystko jest pic na wodę, co mówił Jewgenij Prigożyn. Tu nie chodziło o to. Tutaj ewidentnie albo on się przeliczył, albo on wykonał czyjś plan, tylko pytanie czyj. No tutaj spekulujemy całkowicie, Mateuszu, ale powiem ci tak, no cała ta operacja pod względem wojskowym, już teraz wchodzę na moje podwórko, pod względem wojskowym, tak, wyglądała trochę bez sensu, bo nie robi się przewrotu parutysięcznym ludzi idąc na Moskwę. Nawet jeśli ona nie jest broniona, jak mówiłeś wcześniej, chociaż tutaj tam będę w opozycji do ciebie. Ja uważam, że... Nie, Moskwa była broniona na pewno, tak, ja mówię o tych... Ale mieli... Moskwa była nie do zdobycia dla Prigożyna, ja to dokładnie. Na początku mówiłem. To... Te wszystkie kopanie rowów przed tymi grupami, które jechały na Moskwę, to jest kompletnie bez sensu. Z wojskowego punktu widzenia wykopanie takiego rowu to jest bez sensu. No. Nie ma tam jakiegoś, jak nie przyjadą sobie tą drogą, to przyjadą inną. No przecież znasz te drogi tutaj po Ukrainie, one niewiele się różnią od tych rosyjskich, też jeździłeś. Jak będziesz chciał objechać, to objedziesz. No, trochę gorszą, ale to objedziesz sobie tą drogę. Ale inna sprawa, jak się robi taki pucz, no to się zajmuje dosyć szybko bardzo kluczowe miejsce w samej stolicy, odcina się łącz, tak, no, przejmuje się elementy. A tutaj sobie koledzy rowerkami po prostu jadą spokojnie, witają się, kupują sobie kawę na McDonaldzie byłym. Tak, wszystko to idzie w internecie, jak my tutaj się wszyscy tam pasjonujemy, jak... Trochę jak wyścigiem pokoju kiedyś za dawnych czasów. I sobie ten Prigożyn jedzie do tej Moskwy i sobie odliczamy, ile kilometrów mu jeszcze zostało. To kompletnie nie wygląda, jakby to miało tak wyglądać, jak się robi takie rzeczy. A wiem, że ci chłopaki od Prigożyna wiedzą, jak zrobić zamach stanu, bo takie rzeczy w Afryce. To nie jest tak, że chłopaki nie wiedzą, jak się maluje ten dom, w jaki sposób. Także cała ta operacja, raz, że mi wyglądała taką właśnie na samym początku prowokację Ukraińców, ale Butanow w wywiadzie telewizyjnym od razu powiedział, to wygląda tak sobie, może to nie o to chodzi, co wam się wydaje. Więc moim zdaniem no, to było jednak bardzo coś emocjonalnego, ale też no, kurczę, bardzo dużo takich tych niewiadomych wskazuje. Najważniejsze jest to, co powiedziałaś. Prigożyn ląduje na Białorusi. Tam lądują też jego najlepsi ludzie. Białoruś będzie zabezpieczona pod względem Kalinowskiego, już pułk Kalinowskiego tam będzie miał problem, jeśli będzie chciał cokolwiek robić. To nie jest też duża formacja, już nie będziemy mówić tutaj jak duża. Natomiast jeśli by chciała coś takiego zrobić jak Rosjanie pod Białgorodem, jak będą tam Wagnerowcy, no to powiem ci szczerze, słabo to trochę widzę. Nawet ich tam kilkasetek tych Wagnerowców to jest niesłownie i tych najlepszych mówię, to jest kawał dobrego wojska, które tam zmienia sytuację, bo tam to już w zasadzie zamyka ten kierunek, jeżeli chodzi o Kalinowskiego, tak naprawdę pod względem wojskowym. Tutaj kierunek rosyjski też, ten północny na Białgorod, na Kursk też już jest zajęty mocno, bo już tam Rosjanie się mocniej okopali i ściągnęli jednostki, które już nie pozwalają wolnym Rosjanom tam prowadzić operacji zaczepnych na tym kierunku. To się wszystko uszczelnia, wszystko się uszczelnia. Ofensywa ukraińska idzie zgodnie z planem,
chociaż jest dosyć ciężko, ale tutaj nie będziemy mówić o szczegółach. Natomiast Rosjanom ta ofensywa też idzie zgodnie z planem, o dziwo. Oni się oczywiście zużywają dużo rezerw, zużywają dosyć szybko to wszystko i mają problemy z zaopatrzeniem, szczególnie z żywnością, nie z amunicją, a z żywnością mają problemy. Tak, słyszałem o tym. Dużo moich kolegów, którzy bierze rosyjskich jeńców z pierwszej linii, to pierwsze co chcą, to proszą o jedzenie, ale nie dlatego, że no, ale są głodni, bo długo nie dostawali jedzenia, przynajmniej te jednostki pierwszoliniowe. Inna sprawa to jest to, że Rosjanie muszą robić to, co robili wcześniej w tamtym roku, im te kierunki muszą zwijać, więc wywalenie, wysadzenie Tamy w Krachowce uwolniło trochę tego wojska, żeby mogło wejść na kierunek zaporoski, ale sam wiesz, że już powoli ta woda opadła i wysycha, tak. I się robi tam coraz bardziej ciekawie. I z kolei tam są jednostki, które były wycofywane z pierwszej linii, obrona terytorialna, jakieś tam inne barsy, niedobitki. I to jest kierunek, znowu zaczyna się być otwarty dla Ukraińców z kolei. Tak? Ukraińcy zaczynają z powrotem wracać do brać ten Dniepr swoimi oddziałami. Więc ta sytuacja dla Rosjan robi się coraz bardziej kłopotliwa, ale pamiętaj, mają jeszcze rezerwę, mają jeszcze tą pierwszą armię pancerną, mają kawałki tej szóstej armii, one gdzieś siedzą w Rosji i nie były użyte, żeby zatrzymać Prigożyna, wyobraź sobie, tam nic nie ruszyło. W ogóle. Tak, pierwsza armia nie ma pierwszej armii. Nie ma. Tutaj osintowcy, eksperci, Putin, Prigożyn idzie na Moskwę, zaraz zajmie Moskwę, zaraz, już tak, wszystko tak. Tu, wojna domowa w powietrzu, będzie zajmowanie Moskwy. Ja sobie w głowie myślę, Jezu, jak 12-milionowe miasto mają zająć, czy 16, tam różne są wersje, no ale jak tak wielkie miasto, jak tutaj Kijowa. Tak. Jak oni to mają zrobić? Mają wjechać, przejechać? Także no tu wszystko to wyglądało... To było nierealne. To wyglądało bardzo źle, ale to wyglądało źle wizerunkowo. Tak. Tak naprawdę nie byli zagrożeniem ci żołnierze, którzy szli na Moskwę, ale to, co Prigożyn powiedział i to, co ruszył. O czym on powiedział? Dokładnie. To było zagrożenie. I my mówimy o tym, że pucz się nie powiódł, a tutaj nawiążę do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy prywatnie. No, nikt nie powiedział, że ten pucz dalej za chwilę nie będzie trwał, że nie ma tej słynnej pieredyszki, tak. Jak tutaj jeden z analityków polskich mówi, rosyjskiej, bo to, co miało zostać osiągnięte, pytanie, kto chciał to osiągnąć. Może to był Władimir Putin i ma to, co chciał, a uciekł. Ale to jest człowiek Putina, tak? Tak, to jest dokładnie. Dokładnie, od początku. Od początku człowiek Putina to jest człowiek, którego Putin jadał w jego restauracji, to jest człowiek, do którego restauracji zaprosił byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha. To jest interesujące powiązanie. Też nie wiadomo, czyje pieniądze pierze Prigożyn i kto też inwestuje w grupę Wagnera. Ta grupa Wagnera naprawdę olbrzymie, no po prostu sukcesy, naprawdę sukcesy święciła. My oczywiście to trudno nam na to patrzeć, no bo niezliczone ilości zbrodni, mordowania za pieniądze, ale jeśli chodzi o wpływy rosyjskie, to Rosjanom ta grupa Wagnera przyniosła bardzo wiele korzyści, jeśli chodzi o te imperialne zapędy rosyjskiej służby. Jest tańsza niż armia, mimo wszystko. Dokładnie. No i nie trzeba brać odpowiedzialności za żołnierzy, giną i zabieramy im dokumenty. Wszystko tam jest bardzo ciekawie przemyślane. I też pamiętajmy o tym, że w tej grupie Wagnera wielu jest byłych wojskowych ze specnazu. Wielu ich. Ja tylko Państwu powiem, jeszcze raz powtórzę, to już kiedyś to mówiłem, że żołnierze ukraińscy, którzy walczyli z Wagnerowcami pod Popasną, tu pod Kijowem na północy, z mobilnymi grupami rosyjskimi, oni no, dużym respektem darzyli Wagnerowców. Nie szacunkiem, no bo trudno zbrodniarze darzyć szacunkiem, ale respektem i to, że nie lubili z nimi walczyć, to można tak w skrócie powiedzieć, a to byli dobrzy żołnierze, z którymi rozmawiałem na ten temat. Jedna z najbardziej wydajnych formacji, jakich analizowałem w swoim krótkim, acz burzliwym życiu wojskowym, to trzeba im przyznać. Świetnie to sobie Prigożyn, ale też i dobrał do tego odpowiednich specjalistów, którzy mu to ułożyli, bo tam jest świetny miks. Ja odsyłam tutaj Mateuszu do mojej tam nitki, kiedyś robiłem o
wątków na Twitterze dotyczących grupy Wagnera, ale pod tym względem bardziej wojskowym, jak to funkcjonuje. Dlaczego oni mają takie sukcesy na frontu? Dlaczego mówi się o tym, że są takie straty? I dlaczego ponoszą takie straty? Bo to oni mają ten odpowiedni system gradacji specjalistów, tak, między grupami, przeżyjesz, to wchodzisz na wyższy poziom, później to tak trochę wygląda. Organizacja przestępcza. Dokładnie, ale to na froncie się sprawdzało w takich walkach, właśnie tak, tego typu walkach na wymęczenie przeciwnika, gdzie Ukraińcy byli w szoku, że normalnie pchają fala za falą i musieli ujawniać swoje pozycje, na co później spadały pociski artyleryjskie i musieli je opuszczać później, i to w ten sposób zostali jakby wyciskani z tych swoich pozycji obronnych przez Wagnerowców. To jest formacja, która na pewno jeszcze o niej usłyszymy. To nie jest tak, że ona skończyła swój byt i Prigożyn jest użytecznym narzędziem, tylko cały czas zastanawiamy się to z Mateuszem, czyim? No właśnie. I teraz to jest to pytanie, zacząłem mówić, że może to był plan Władimira Putina, a może był właśnie kogoś zupełnie innego, kto wyczuł ten moment, zamienił piona w wieżę i ta wieża zagrała to, co miała zagrać, taki ruch przeprowadziła, jaki miała przeprowadzić. Teraz zobaczymy, co będzie się dalej działo. Ja jestem zwolennikiem tej teorii, no ale jestem dziennikarzem, mogę sobie snuć pewne teorie, ale tak niech Państwo sami ocenią, co myślą o tym, kto to tak naprawdę był, jakie będą kolejne ruchy. Nie przewidzimy tego dla Państwa, natomiast możemy powiedzieć tylko tyle, że rzeczywiście wydaje się, że w Rosji zaczęło się coś dziać. I teraz pytanie, co? Bo jest jeszcze temat wielu innych rzeczy. Jest jeszcze temat, ta ofensywa ukraińska, której Rosjanie się bardzo bali, ona też wyzwoliła pewne rzeczy. Jest temat wysadzania nowej Kachowki. Zacząłeś mówić o nowym froncie ewentualnym, o kierunku pomocniczym. No właśnie, co się dzieje w tej chwili w Chersoniu, w którym jeszcze niedawno byłem. W samym Chersoniu niewiele, ale no ten lewy brzeg Dniepru, już jest częściowo spenetrowany przez siły specjalne ukraińskie. Woda szybko opadła, ukraińskie siły specjalne to wykorzystały i znów część wysepek, które powoli wychodzą spod wody, jest kontrolowana przez Ukraińców. Mało tego, prawdopodobnie lewa część mostu Antonowskiego, ta część przy lewym brzegu Dniepru już jest pod kontrolą ukraińską. Nowa Kachowka, też już się mówi o tym, że tam gdzieś są Ukraińcy. Więc, a to jest próżnia. Tam Rosjanie mają fatalne oddziały, tak jak powiedziałeś. Wiele się może wydarzyć w najbliższym czasie na froncie, no a Rosjanie też się do tego przygotowują w straszny sposób, bo mówi się o tym, że zaminowali elektrownię atomową w Energodarze, Zaporowską elektrownię. Ona znowu jest elementem gry. Niestety ta gra robi się naprawdę brutalna. To wysadzenie tamy w Nowej Kachowce to pokazywało, czy ona zawsze była brutalna, ale Rosjanie po raz kolejny pokazują, że niczą się z niczym. Może komuś, może ktoś się tego przestraszył w Rosji, może ktoś tam ma jednak jakieś zahamowania, może ktoś po prostu chce robić interesy. Może ktoś już myśli o tym, co będzie później. To są takie pytania, które ja zadaję w eter, ale nie wiem tak naprawdę, co jest w tym wypadku prawdą. Jedno jest, proszę Państwa, pewne, że ta wojna się jeszcze nie kończy i nic nie wskazuje na to, żeby się miała skończyć, mimo że wszyscy są nieuzmęczeni. Jedno jest, wydaje mi się, że pewne, że w Rosji coś się dzieje. Pytanie co? I to tak naprawdę jest temat, który będzie nam teraz głowy zaprzątał. Nad tym będziemy też, tak mi się wydaje, myśleć, no bo w końcu kiedyś, miejmy taką nadzieję, szybciej niż później, Władimir Putin będzie musiał odejść. Albo go zabierze natura i czas, albo po prostu zabierze go jakiś człowiek. I teraz pytanie, czy ci ludzie, którzy byli wokół Putina, bo Putin zbudował sobie grupę ludzi bardzo zaufanych w stosunku do niego, jakby on tutaj rządził. Ja nie mogę po prostu nie odnieść wrażenia, odnoszę je cały czas od początku tej sytuacji z Prigożynem, że tutaj wśród tych ludzi też na pewno pojawił się ten znak zapytania, jak to, czyli cała ta jego, ten nimb tej jego siły, on był oparty na tym strachu, ale on nic za sobą nie ma. Gdybyśmy my teraz w tej chwili się postawili, to my byśmy mogli dostać tę władzę, moglibyśmy, któryś z nas mógł być carem, to wydaje mi się, że to już się dzieje od miesięcy, ale to rzeczywiście wchodzi w nową fazę.
I teraz taki długi wstęp, ale już ostatnie chyba pytanie. Czy jak myślisz, kto mógłby ewentualnie zastąpić Władimira Putina? Gdyby Władimir Putin w tej chwili zmarł na tą chorobę, którą mu wszyscy wróżyli na przykład, albo gdyby po prostu odszedł i chciał być Chruszczowem, ktoś chciałby go zastąpić właśnie, ale w taki humanitarny sposób i wysłał go gdzieś na dacze, żeby uprawiał ogródek, jak to robił Nikita Chruszczow. Trochę sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić, trochę żartuję w tej chwili, ale to kto by to mógł być? Poza oczywiście panim Dziuminem. Każdy następny przywódca Rosji, który weźmie Rosję przegraną po tej wojnie, będzie gorszy od Putina. I to nie są moje słowa, tylko jest mój cytat, który zaczerpnąłem od Rosjanina, z którym rozmawiałem właśnie na początku roku tego. Dokładnie Mateuszu zadałem mu takie same pytanie, bo też takie same pytanie zadaję sobie. Co by było, gdyby Putina nie było po wojnie? On powiedział, każdy kolejny przywódca rosyjski po przegranej wojnie z Ukrainą będzie gorszy. I to mówi Rosjanin, nie wiem jak ty z tym z Rosjaninem rozmawiałeś na ten temat, ale on powiedział, bo Rosjanie zostaną upokorzeni. Ja to tak trochę traktuję, że armia rosyjska, która ma historię armii pokonującej nazizm, zdobyła Berlin niezwyciężony, nieważne jakimi kosztami, bo Rosjanie na to nigdy nie patrzyli, ale to była, wiesz, ten mit wojny ojczyznianej jest w Rosji bardzo silny, bardzo silny i armia tym żyła. Ona w tej chwili nie jest godna tej armii, która zwyciężyła nazizm, bo dostają lanie, że tak powiem, od Ukraińców. A sam wiesz, jak Rosjanie podchodzą do Ukraińców nawet w czasach Związku Radzieckiego, albo nawet w czasach wojny ojczyźnianej. To Ukraińcy nie byli najlepiej traktowanymi obywatelami Związku Sowieckiego, ale na Ukrainie było najwięcej fabryk najwyższych technologii rosyjskich akurat, bo tylko Ukraińcy sobie mieli możliwości, takie umiejętności, żeby produkować rakiety i inne bardzo ważne rzeczy. Taka dygresja. Natomiast ten Rosjanin powiedział, że oni, jeśli nie jak stracą ten fetysz imperialny, to będzie ból fantomowy dla nich. Czyli to, że nie zdobyli tej Ukrainy, to, że armia ta straciła swoją, wiesz, tą cechę niezwyciężonej armii. Już tego typu ból fantomowy był po Afganistanie. Jak armia sowiecka straciła, poniosła duże to teraz takie subiektywne, ale w tamtym okresie duże straty. Zobacz, jak to zachwiało w ogóle całym systemem. I ten Rosjanin powiedział, teraz jak coś do takiego dojdzie, to oni wyjdą z tej Ukrainy, to będzie właśnie ten ból fantomowy, który może rozsadzić tą Rosję. I dlatego będzie potrzebny wódca, który będzie o wiele bardziej brutalny i o wiele bardziej imperialny, żeby utrzymać to wszystko, to jądro i ten gen rosyjskiego nacjonalizmu. I będzie budował dalej tą doktrynę strachu, którą Rosja zawsze stosowała od wieków. Tutaj nic się nie zmieniło. Więc jeżeli mam odpowiedzieć na twoje pytanie, to odpowiem tym cytatem, który usłyszałem od człowieka, który żyje i ma ten gen i w ten sposób mi odpowiedział, tak jak ty zadałeś, tak jak ja zadałem jemu, tak odpowiadam słowami tego Rosjanina tobie, Mateuszu. A może to będzie ktoś taki jak Gorbaczow, jak Jelcyn, tylko może nie alkoholik. Może to będzie mer Moskwy, Sobanin. Wiele osób go typuje jako tą osobą, która w pewien sposób może nie byłaby dla nikogo idealna, ale też każda frakcja, każda grupa w Rosji by go zaakceptowała. Na ile to mogłaby być taka osoba? Wiesz co, musiałbyś się zapytać kogoś, który bardziej Rosję rozumie pod tym względem socjologicznym i politycznym. Mhm. Ja, prosty żołnierz, widzę to i czuję dosyć proste odczucia tych Rosjan, więc trudno mi to określić.
czy będzie możliwość. Powiem tak, życzyłbym sobie, żeby tak było. Jako obywatel tego kraju, obywatel tej planety, dla mnie Rosja, która by była Rosją przyjazną, interesującą, przecież to jest piękny kraj, to naprawdę może dużo zaoferować ludzkości, oprócz tego swojego strachu, imperializmu. Mówię to jako osoba, która analizuje rosyjską wojskowość po to, żeby być przygotowany na te czasy złe, kiedy Rosja by musiała, musielibyśmy się bronić fizycznie przed Rosją, co teraz robią na przykład Ukraińcy. Ale oni się szykowali wcześniej. Oni to czuli, że od 2014 roku muszą zmienić całkowicie podejście do Rosji. I to robili na ile im środków i możliwości i tych kwestii politycznych starczyło. I teraz widzimy, jak to miało. Oni też dużo błędów popełnili. My też popełniamy dużo błędów w stosunku do Rosji. Na pewno. Trudno mi to w tej chwili sprecyzować. Natomiast najważniejsze to jest to, żeby obserwować, jak ta Rosja się zmieni, jak ten gen brutalności, imperializmu rosyjskiego się rozwija, szczególnie w tym obszarze wojskowym, którym ja analizuję. Jak się do tego przygotowywać, bo jedno jest pewne, Rosja zawsze atakuje słabych. Ona nigdy nie atakuje silnych. Tutaj w Ukrainie wydawało im się, że atakują słabego, a okazało się, że zaatakowali kogoś silniejszego niż myśleli. Więc im będziemy bardziej silni, to nie drugi raz takiego błędu nie popełnią, jeśli zobaczą, że jesteśmy silni. Więc uczmy się ich, patrzmy, jak się rozwijają, zbudujmy adekwatne przeciwstawne siły tym, co oni mogą nam straszyć, a na pewno będziemy żyli w spokojnych czasach. I jeszcze na koniec tylko zapytam, a czy zgodzisz się ze mną, że niezależnie od tego, kto Rosją będzie w takim razie rządził, przynajmniej jeżeli ona pozostanie takim krajem, Federacją Rosyjską, jaką jest teraz, no to jednak zagrożenie będzie realne. Tu nieważne, czy to będzie Władimir Putin, czy to będzie któryś z młodych Patruszewów, czy to będzie Sobanin, czy to będzie Diumin, czy to będzie zupełnie ktoś inny, to zawsze jednak trzeba będzie Rosję, jeżeli ona będzie Federacją Rosyjską, tym czym jest teraz, na nią trzeba będzie uważać, bo ta polityka to nie jest kwestia chyba tylko Władimira Putina, to jest po prostu ten imperializm rosyjski. Ja nie patrzę na Putina, że to jest wojna Putina, tylko wojna Rosji, bo ja ich traktuję jako całość. Putin jest tylko elementem tej kultury i trzeba to traktować jako zagrożenie, jeżeli ich się nie zmieni. Tak jak zobacz, Mateusz, jak Niemcy się zmienili ze swoim imperializmem. Oni w pewnym momencie zostali złamani i teraz jacy są Niemcy? No, nie powiesz, że są imperialistami w tym momencie, bo są jednym z bardziej pacyfistycznych narodów, jakich znam, pod względem wojskowym, no już nie są tym Niemcami, jakich nawet nasi dziadkowie pamiętają. To już nie są te same Niemcy. Jak się przejedziesz po Berlinie, przejedziesz się po Bonn, przejedziesz się po Monachium, to już nie są te same Niemcy, które były niecałe 100 lat temu. Jeśli Rosja zmieni się w ten sam sposób, jak Niemcy się zmieniły, Mateuszu, to jest szansa. Ale wyobraź sobie, jak trzeba zmusić takie państwo jak Rosja, żeby się zmieniło, w jaki sposób? Zajmując Moskwę i robiąc im taką traumę, jak mieli Niemcy, no bo niestety dokładnie. Też musieliśmy sobie powiedzieć. Albo to są dwie, wiesz, ja to jestem żołnierzem, są dwie drogi, żeby szkolić żołnierza, albo przez głowę do mięśni, albo przez mięśnie do głowy. Więc tutaj z Rosjanami też trzeba będzie podobnie zrobić, czyli na pewno nie zburzymy tak Berlina i tak nie pokonamy i złamiemy Niemców jak w II wojnie światowej, żeby oni po prostu zmienili się sami. Tu może trzeba jakichś innych elementów społecznych, może sami Rosjanie odkryją pewne swoją mentalność, zmienią pod względem ogromu tych strat, które w tej chwili i szans, które tracą walcząc i prowadząc tą wojnę. Miejmy taką nadzieję, że tak bardziej idąc optymistycznie w twoim kierunku,
kiedy o tym mówisz. Ja powiem ci szczerze, nie jestem taki optymistyczny, jak teraz mówię, to po prostu moje życzeniowe rzeczy. Uważam, że Rosja nie ma szans na zmianę. Jedynie możemy kontrolować jej agresywność w stosunku do nas przez odpowiednie przygotowanie się. Ale to jest moja prywatna opinia. No, niestety to, co powiedziałeś, ja się z tym zgadzam, przynajmniej z tego, co widzę w Ukrainie, trzeba tak na to patrzeć. Miejmy nadzieję, że może coś się jednak zmieni, jednak kiedyś się ta Rosja też zmieni. No ale na razie my nie mamy podstaw, żeby tak myśleć. Ja będę zawsze pamiętał Buczę, do której wjeżdżałem 2 kwietnia rok temu, zresztą niedaleko stąd, i wiele, wiele innych miejsc od Izumiu, przez teraz nawet przez tamę w Nowej Kachowce wysadzoną i przez to, jak wyglądały rejony Chersonia po tym, co Rosjanie tam zrobili. I ludzi płaczących w szpitalach po tym, jak byli ratowani spod wody. Niestety to jest wszystko rosyjska polityka. To jest to wielkie rosyjskie imperstwo, to jest to wielkie rosyjskie imperium i, no i trudno mi sobie wyobrazić, żeby to się nagle miało zmienić. Ale może. Może. W każdym razie bardzo ci dziękuję za rozmowę. Trochę sobie tutaj pozastanawialiśmy się. Mam nadzieję, że Państwu się ta rozmowa podobała, choć była trochę w innej formie, ale też temat jest troszkę inny, bo my tutaj nie patrzymy na front, nie patrzymy na rzeczy, które widzimy, które konkretnie możemy jakoś zanalizować, przekazać Państwu informacje konkretne, tylko zastanawiamy się, co wydarzyło się kilka dni temu i jakie będą tego skutki w tym wielkim rosyjskim niedźwiedziu, czy to się też odbije na Ukrainie, czy to się w jakiś sposób odbije też na nas, bo w końcu się odbija, jak wszystko, co dzieje się w Ukrainie, w Rosji. Bardzo chciałem ci podziękować. Moim gościem był, proszę Państwa, pułkownik Maciej Korowaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Tobie, Mateuszu, dziękuję Państwu. Późno jest, już chyba druga dochodzi u Ciebie, bo u mnie już jest pierwsza, także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycony. Mam nadzieję, że Państwu się podobały nasze tutaj dywagacje. Wiele rzeczy mieszaliśmy zarówno z tym, co wiemy, ale z tym, co też przypuszczamy i z tym, co prognozujemy albo czasami sobie życzymy. Ja chciałbym tylko jeszcze złożyć Mateuszowi życzenia tutaj na tym programie, żeby mu ten program dalej się rozwijał, tak jak się rozwija. I też podziękować za jego pracę tutaj, bo praca korespondenta wojennego jest równie ważna jak praca żołnierza, szczególnie w takim środowisku, jakie jest w tej chwili, że tą wojnę obserwujemy i ona wchodzi do naszych domów w zupełnie niesłychanym wymiarze, jak to miało miejsce w przeszłości, więc praca solidnych dziennikarzy frontowych, dziennikarzy wojennych jest bardzo cenna. Za to Ci, Mateuszu, bardzo dziękuję. Dziękuję, to bardzo miłe. To jeszcze raz dziękuję Ci, Maćku, i no, do zobaczenia, proszę Państwa. Dziękuję za to, że obejrzeliście tę rozmowę. Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie filmu i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć mój kanał na YouTube, jego działalność, mogą to Państwo zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Bardzo dziękuję za uwagę i za obejrzenie tego nagrania.